Dzień dobry Państwu, Agnieszka Kiewro, witam Państwa w programie Kętrzyn Flash. Oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Kolejne roszady w kętrzyńskim szpitalu. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ma nowego komendanta. Europejskie Dni Dziedzictwa w Kętrzynie. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Mirosław Kochański nie jest już dyrektorem szpitala powiatowego w Kętrzynie. Jak poinformował na konferencji prasowej starosta kętrzyński Ryszard Niedziółka, taka decyzja zapadła 16 września. Dyrektor Kochański od kilku dni przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jego obowiązki przyjmuje tymczasowo kolejny były dyrektor kętrzyńskiej placówki Jerzy Godlewski. Dzisiaj najpierw z panem starostą spotkaliśmy się z kierownictwem tak zwanym szpitala i z ordynatorami i nie tylko. Nie było absolutnie żadnych symptomów, żadnych informacji, żadnych działań. Ja niczego nie zauważyłem, pan starosta też. Pan starosta pożegnał się z nami, odszedł. Ja zostałem sam, jeszcze długo żeśmy dyskutowali na tematy już poszczególnych oddziałów, wypytując poszczególnych ordynatorów, co słychać, że mnie zreferowali po prostu. Na to pytanie odpowiedział starosta, że nic za tym. Tak, i ja to potwierdzam. Ja to potwierdzam. Potem jeszcze rozmawiałem na oddziale chorób wewnętrznych, szczególnie zszedłem tam właśnie do lekarzy i absolutnie. Powiedziałbym wręcz odwrotnie, atmosfera jest normalna. Jest atmosfera pracy, nie ma żadnej tam presji, że ktoś chce odchodzić, że ktoś, prawda, jest niezadowolony. Jedynie cały czas, jeżeli były jakieś narzekania, to na małą ilość lekarzy, ale ogólnie. Ja się z tym zgadzam. Zmiany te spowodowały spore zamieszanie nie tylko wśród opinii społecznej, ale również w strukturze szpitala. Z funkcji zastępcy dyrektora zrezygnował Robert Butkiewicz. Szpital opuści także troje pracowników administracji. Nowy dyrektor zostanie wyłoniony w konkursie, który będzie ogłoszony niebawem. Ja również straciłem wiarę w to, tak jak pan starosta twierdzi, że stracił do nas zaufanie. Ja nie wierzę w to, że bez zaufania można realizować tak poważne zadania. W związku z tym nie widzę możliwości, zwłaszcza mówię, ta utrata zaufania jest wzajemna. Ja jestem tutaj przedmiotem decyzji, a nie komentatorem, także proszę darować. Ja oczywiście uważam, że mam nadzieję, że nie zaszkodzi to szpitalowi, ale uważam, że zaczęliśmy realizować pewną wizję. Absolutnie nie rewolucyjną, jak najbardziej konsekwentną, logiczną i spójną. Starostwo jest innego zdania. Wszystko na ten temat. Pułkownik Straży Granicznej Tomasz Semeniuk to nowy komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Dotychczasowy komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, generał Brygady Straży Granicznej Wojciech Skowronek, pożegnał się ze sztandarem oddziału. Jesteśmy dysponentami tylko swoim losem w domu. Jeżeli nosimy mundur, jesteśmy do pełnej dyspozycji pani minister, pana komendanta Wiedzera. Poddając się decyzjom przełożonych, powiem tak. Cieszę się, że oddział będzie kierowany przez pana pułkownika Tomasza Semeniuka. Nie jest żadną tajemnicą, że znamy się 26 lat. Mam nadzieję, że to, co zostanie tutaj, to dobry zespół ludzki, a on nie wydaje mi się, że to było inaczej. To będzie wasz najlepszy, najwspanialszy, najukochańszy komendant i od dnia dzisiejszego nie chciałbym nic innego usłyszeć od funkcjonariusza Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Pracownika Cywilnego. To jest naprawdę fajny facet i mam nadzieję, że pomożecie mu, bo zasłużył na to. 26 lat służby, rok za rok, doświadczenie wywodzi się tutaj od nas z Mazur. Jeszcze długo będę mówił od nas z Mazur, bo to jest nasz oddział, to są nasze wyniki i to jest wszystko to, co się razem zbudowało. Dziękuję bardzo. W strukturach Straży Granicznej 27 miesięcy współpracy tutaj z pracownikami, z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej to kawał
czasu. I my funkcjonariusze no, jesteśmy jednak do dyspozycji naszych przełożonych i jeżeli komendant główny widzi potrzebę obsadzenia jakiegoś stanowiska, to my jesteśmy do pełnej dyspozycji. Gdziekolwiek byśmy nie mieszkali, cokolwiek byśmy nie robili, dla nas rozkaz to jest naprawdę bardzo ważna rzecz i tylko trzeba się cieszyć z tego, że komendant główny sięga po swoje zasoby i wyznacza na odpowiedzialne stanowisko, więc dla mnie 27 miesięcy na Warmii i Mazurach to jest naprawdę dobry czas, dobry dla Warmii, dobry na Mazur, tak można powiedzieć, i dobry dla, można powiedzieć, dla oddziału, ale przede wszystkim to ja skorzystałem na byciu komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Doświadczenie, zdobyta wiedza to dla funkcjonariusza jest wszystko, co najbardziej cenne. Nowo mianowany komendant rozpoczął służbę w 1993 roku właśnie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie. Od 2007 roku kontynuował służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej jako zastępca dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego, a następnie jako dyrektor tego zarządu. Faktycznie ten ostatni okres ponad 8 lat, mieszkając w Kętrzynie, dojeżdżałem do pracy do Warszawy. No i udało się, tak, był to... Jest to dla mnie, nie ukrywam, awans, tak? Wróciłem do Kętrzyna na stanowisko komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Dlaczego tak się stało? To już chyba komendant główny powiedział. Jest potrzeba, wielka potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa, tak? granic zewnętrznych, gdzie w chwili obecnej został skierowany generał Skowronek. Ludzi stąd znam, wiele lat z nimi pracowałem. Powiedziałem, że do roku 2007 tworzyliśmy naprawdę bardzo dobry, zgrany zespół. Potwierdził to generał Skowronek. Szedł tutaj, przychodził tutaj, tak, z pewną obawą. Natomiast po tych ponad 2 latach stwierdził, że faktycznie jest tu naprawdę dobry zespół ludzki. I ja powiedziałem, będzie mi to trudno utrzymać, będę robił wszystko, żeby podtrzymać ten kierunek, który tutaj został wyznaczony. Pałace i dwory Prus Wschodnich, dziedzictwo powtórnie utracone. To temat prezentacji Mariusza Wyczółkowskiego zorganizowanej 12 września w Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ich stan zachowania jest różny. No, widać to, kiedy się jeździ po powiecie, kiedy się ogląda te zabytki. My mamy porównanie z okresem sprzed lat kilkunastu, kiedy po raz pierwszy zorganizowaliśmy wystawę o pałacach i dworach z naszego powiatu. Powiem tak, bardzo wiele obiektów, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat zyskało właścicieli, no, wpłynęło to dosyć korzystnie na ich kondycję, ale są przykłady, gdzie zmiana właściciela czy pojawienie się nowego właściciela nic nie zmieniło w stanie zachowania tego zabytku, więc zależy to po prostu od ludzi, którzy się tym opiekują, od ich pomysłu. No i niestety chyba zależy to także od niedoskonałości naszego prawa, które nie potrafi wyegzekwować pewnych rzeczy od właścicieli. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja Klubu Turystyki Rowerowej Rasten, zatytułowana Kętrzyński Szlak Rowerowy Pałaców i Dworów, promocja dziedzictwa regionu. Pan Mariusz Wyczółkowski w miesiącu maju i w miesiącu czerwcu spotkał się ze mną w celu umówienia takiego rodzaju jakby przedsięwzięcia, które właśnie dzisiaj będzie miało swój finał. Zaginione dziedzictwo, pałace i dwory na szlaku rowerowym. Jako prezes Klubu Turystyki Rowerowej Rasten przygotowaliśmy taką wycieczkę 70-kilometrową w dniu 5 września, czyli tydzień temu, w której to odwiedziliśmy 4 pałace, będące w połowie jedne bardzo odnowione, niektóre są bardzo już zniszczone. Ale nawiązałbym jeszcze do tego cykl takich wycieczek rowerowych, które Klub Rasten prowadził w ubiegłym roku. Było to kilkanaście wycieczek rowerowych po naszym terenie, powiecie kętrzyńskim, gdzie zwiedziliśmy kilkanaście właśnie obiektów, które zostały, że tak powiem, już zaniedbane przez czas.
Ósma kolejka rozgrywek trzeciej ligi piłkarskiej nie przyniosła sukcesu piłkarzom Granicy. Na własnym boisku ulegli zespołowi KS Wasilków 1-4. Do tej pory Granica przegrała 7 spotkań, a jeden zakończyła remisem i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Pierwszą połowę zagraliśmy niezło. Myślę, że pierwsza połowa była wyrównana. Akurat tutaj drużyna gości stworzyła sobie, no po naszym ewidentnym błędzie tutaj, to nie ma co ukrywać, no Kacper zawinił przy tej bramce, poszedł dribbling w tej strefie, w której nie powinien i skończyło się to dla nas karą, no to jest dla nich znowu nauczka na to, znowu nauczka w sytuacji takiej, kiedy gra się z zespołem, który już to doświadczenie trzecioligowe nabył w poprzednim sezonie. I to był taki kluczowy moment. Potem goniliśmy wynik, musieliśmy się trochę w drugiej połowie otworzyć. Druga połowa była wyraźnie słabsza, szczególnie w defensywie. Popełniliśmy zbyt dużo prostych błędów. I to się zemściło. Udało nam się jeszcze w końcówce utrzymać honor i strzelić bramkę, ale to było wszystko, na co nas było w dzisiejszym dniu stać. Powiem tyle, że... Wiadomo, graliśmy bez dwóch kluczowych zawodników w tym meczu, no ale no, takie mamy zasoby i na ten poziom niestety dzisiaj, na poziom i jakość naszej gry i na nasze umiejętności dzisiaj Wasilków był wyraźnie za silny i grał dojrzalszą piłkę i już widać było, że to jest zespół, który obycie trzecioligowe ma. Niepełnosprawni, pełnosprawni w sporcie. To hasło oddaje emocje i atmosferę, jaka towarzyszyła uczestnikom paraolimpiady, która odbyła się w sobotę 12 września w Kętrzynie. Jestem po raz drugi. I która konkurencja jest najciekawsza? Moim zdaniem to na razie są bóle, ale jeszcze są inne konkurencje, także będziemy brać udział. A powie nam pan, jak ma pan na imię? Nazywam się Kowalski Jarosław, jestem z warsztatów terapii zajęciowej z Kętrzyna. Pani, mogę coś zmienić? No oczywiście, jak się panu podoba? Fajnie, mi się podoba rzut lotkami. Tak? I trafia pan? Trafiłem 120 razy. Zawodnicy z Kętrzyna i miasta partnerskiego Swietłuj rywalizowali ze sobą w takich dyscyplinach jak dart, boccia, szachy, piłka nożna i siatkówka. Podobnie jak w ubiegłym roku, gramy dzisiaj w szachy, w warcaby, w darta. Gramy również w bocci. To jest taka halowa odmiana buli i jak już zdążyłam się zorientować dzisiaj, ta dyscyplina cieszy się dużą popularnością i chętnie tutaj zawodnicy przybywają, żeby nauczyć się tej gry, też pograć i spróbować swoich sił. Ten obiekt na Kazimierza Wielkiego daje te możliwości, że jesteśmy i na hali, i na boiskach zewnętrznych. Także na boisku zewnętrznym odbywa się turniej piłki nożnej. Grają drużyny z miasta Swietłuj i z miasta Kętrzyna. A w sali obok, w małej hali siatkówki, obok właśnie odbywa się turniej piłki siatkowej, gdzie grają zawodniczki ze Szkolnego Siatkarskiego Ośrodka w Kętrzynie, przy gimnazjum Jana Pawła II i oczywiście zawodnicy z miasta Swietłuj. W tych konkurencjach i warcabach, i szachach, darcie, i bólach oczywiście uczestniczą również zawodnicy z miasta Swietłego. Ta paraolimpiada jest drugą paraolimpiadą. Poprzednią w ubiegłym roku zorganizowaliśmy z projektu Polska, Litwa, Rosja. Ten projekt, jak wiemy, się zakończył, ale ponieważ spotkanie było udane, sympatyczne i miłe i jest to zawsze fajne spotkanie, fajna konkurencja, żeby się też poznać, żeby pobyć ze sobą. Dlatego z inicjatywy oczywiście miasta stwierdziliśmy, że warto powtórzyć to spotkanie i dzisiaj jesteśmy. Już po raz ósmy odbył się w Kętrzynie turniej streetbola Kętrzyński Niedźwiadek. W sobotę 12 września 18 zespołów, w tym 9 z Kętrzyna, walczyło w czterech kategoriach. Do lat 14, 16, 18 i w kategorii Open. Najbardziej zaciętą rywalizację stoczyli koszykarze z kategorii Open, gdzie rozegrano aż 22 mecze. Ósma edycja. Czy jest więcej, czy jest mniej? Powiem tak, na tym samym poziomie na pewno już utrzymujemy jakiś tam poziom, więc około 20 zespołów przyjeżdża rokrocznie. Zaczynaliśmy ze skromnym dorobkiem, nie wiem, bodajże 5-6 zespołów, no i już teraz mamy około 20 zespołów. Może nie każdemu pasuje termin, no i nie każdy lubi grać, jak ktoś mówi, na podwórku. Część woli grę w hali, ale nie mamy co narzekać, także stali bywalcy są. Corocznie przyjeżdżają już zespoły, które kiedyś u nas były, także
Mam nadzieję, że koszykówka rozwija się w naszym mieście, że coraz więcej sympatyków oraz osób trenujących. Powstały te smoki, więc dla szkół podstawowych już zaczynamy koszykówkę w większym wymiarze, więc mam nadzieję, że wtedy wystąpią również zawodnicy młodsi. Turniej był również okazją do poinformowania młodych adeptów koszykówki o powstającym w Kętrzynie Szkolnym Młodzieżowym Ośrodku Koszykarskim. Był to jeden ośrodek w województwie warmińsko-mazurskim, który spełnił wszystkie wymogi, wszystkie warunki stawiane przez Polski Związek, jaki miał tyle wytrwałości, żeby dotrwać do końca w uporze i w organizacji takiego ośrodka. Znaczy w pierwszym etapie powinni trafić do takich szkolnych, młodzieżowych ośrodków sportu, koszykówki, zwanymi w skrócie smokami. I to jest pierwszy etap jakby szkolenia młodzieży, poszukiwania, wyszukiwania tych najbardziej zdolnych. W klasach 4-6 pod szkoły podstawowej będą właśnie organizowane takie ośrodki. W dalszym etapie będą zorganizowane dwa ośrodki gimnazjalne dla dziewcząt i dla chłopców osobno. No i kolejny, trzeci etap są to szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach żeńska i w Cetniewie męska. W sobotni poranek czterech bilardzistów stanęło do walki o zwycięstwo w drugim turnieju z cyklu Grand Prix Polski w Karambol 3 Bandy, droga do World Games Wrocław 2017. Zwycięzcą turnieju został reprezentujący Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dawid Tonojan. Warto również dodać, że Dawid jest obecnie liderem w rankingu World Games Wrocław 2017 w kategorii Karambol. Mam nadzieję, że uda mi się dostać do World Gamesów. No i nie wiążę tam z jakimiś sukcesami, ale ograć się z tymi najlepszymi zawodnikami. Od początku grałem w pool billard i uważam, że jest mi zdecydowanie łatwiej. Inna jest technika niż w karambol i pool billard. Są różne kije, na przykład różna wielkość tych stołów, bil. To wszystko ma znaczenie tak naprawdę. Miękkość uderzenia jest inaczej, inna postawa. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Amazonki zaprasza w sobotę 19 września o godzinie 13 na Poletko Nadziei. W programie imprezy przewidziane jest sadzenie cebulek żonkili w parku przy ulicy Szpitalnej oraz występy muzyczne i spektakl teatralny w Kętrzyńskim Centrum Kultury. W niedzielę 20 września w godzinach od 10 do 12 w Kętrzyńskim Centrum Kultury odbędzie się giełda znaczków pocztowych, monet i kart telefonicznych. Burmistrz miasta Kętrzyn i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na spotkanie autorskie z Tomaszem Jastrunem, które odbędzie się w czwartek 24 września o godzinie 17 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na najbliższy tydzień można znaleźć takie tytuły jak Karbala i Hugo Łowcy Duchów. Serdecznie zapraszam do obejrzenia rodzinnej komedii Hugo i Łowcy Duchów, opowiadającej o duszku rozrabiace i paczce jego przyjaciół. Starszej widowni polecam polski wojenny film Karbala, inspirowany prawdziwą historią pułkownika Grzegorza Kaliciaka i dowodzonych przez nich żołnierzy podczas misji. Film można obejrzeć w Kinie Gwiazda do 23 września. Zachęcam również do obejrzenia filmu biograficznego Emmy, prezentowanego w ramach Kina Konesera. Film opowiada niezwykłą historię wielkiej gwiazdy muzyki Amy Winehouse. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. W niedzielę 20 września o godzinie 10.30 w Bałtyckim Centrum Bilardowym przy ulicy Moniuszki rozegrany zostanie turniej w ramach 8. kolejki Bilardowej Ligi Firm. Również w niedzielę 20 września Granica Kętrzyn będzie miała okazję do walki o ligowe punkty. Na wyjeździe zmierzy się z MKS Korsze. Transmisja na żywo w kętrzyńskiej telewizji internetowej. W ramach akcji Cała Polska gra w bilard w piątek 25 września Kętrzyn odwiedzi dwukrotny wicemistrz Polski w trikach bilardowych Ziemowit Janaszek. Pokaz trików bilardowych rozpocznie się o godzinie 12 w Bałtyckim Centrum Bilardowym przy ulicy Moniuszki. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Agnieszka Kiewro, dziękuję serdecznie za uwagę.